Ludzie z takimi paragrafami jak ja nie mają życia. Ja myślałem, że ja już nie wyjdę. Ja po prostu myślałem, że mnie zabiją w kryminale, wyznaje Tomasz Komenda. Każdy dobrze zna sprawę i temat tego człowieka. Został on niesłusznie skazany na 25 lat więzienia w 2004 roku. Sprawa dotyczyła brutalnego gwałtu i morderstwa 15-letniej dziewczyny w noc sylwestrową w 1996 roku. Z takim wyrokiem w celi nie miał łatwo, jak sam wyznał, był notorycznie dręczony przez współosadzonych, trzykrotnie przeprowadzał próby odebrania sobie życia. Dziś już oficjalnie wiemy, że nikt, kto jest odpowiedzialny za to, że niewinny człowiek dostał wyrok ćwierć wieku w więzieniu, a prawdziwy sprawca lub sprawcy pozostali bezkarni. 28 grudnia prokuratura oficjalnie umorzyła śledztwo w sprawie ewentualnego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień osób pracujących wówczas nad tą sprawą. Śledztwo zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego i nikt za to nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. To oficjalne stanowisko prokuratury. Czyli wychodzi na to, że skazanie niewinnego człowieka na 25 lat więzienia za tak brutalny czyn, którego nie dokonał, nie jest czynem zabronionym. Przyczyną umorzenia postępowania w zakresie tych czynów, które miałyby być popełnione przez prokuratorów, był fakt, że podejmując kolejne decyzje procesowe, w tym o przedstawieniu zarzutów i skierowaniu aktu oskarżenia, nie mieli oni świadomości nieprawidłowości, których dopuszczono się przy wydawaniu opinii przez biegłych. Dotyczyły one śladów uzębienia i śladów zapachowych. Należy więc uznać, że dokonana przez prokuratorów ocena materiału dowodowego, podobnie jak później przez poszczególne składy orzekające w sądach, została przeprowadzona w sposób prawidłowy i właściwy, komentuje prokurator niejaki Tomasz Szczepanek. Tomasz na wolność wyszedł w 2018 roku, kiedy to prokurator, którego zainteresowała ta sprawa, uznał, że jest on jednak niewinny. To jest odpowiedzialny za to, że w tak poważnej i dramatycznej sprawie został skazany niewinny człowiek, a osoba lub osoby, które faktycznie tego dokonały, mogły nadal czuć się bezkarnie. Jakim cudem policjanci prowadzący wówczas tę sprawę byli w stanie zebrać dowody na Tomasza Komendę i przedstawić je prokuraturze, skoro on tego nie zrobił? Dlaczego prokuratura i sąd ślepo uwierzyli w to, z czym do nich przyszli funkcjonariusze? To nie jedna osoba zniszczyła życie wówczas młodemu, 23-letniemu chłopakowi, który chciał żyć normalnie jak każdy inny. Czyli podsumowując na koniec, 18 lat za niewinność, podczas gdy faktyczni sprawcy tego obrzydliwego czynu mogli się głośno śmiać i dalej się panoszyć. Polski wymiar sprawiedliwości, chociaż próżno jej tutaj szukać, bezkarnie zniszczył człowieka i zafundował piekło jemu oraz jego bliskim. Łącznie prawie 13 milionów złotych wypłacone Komendzie z budżetu państwa na zadośćuczynienie i nikt nie poniesie za to odpowiedzialności.